Kazanie świętego Sofroniusza, biskupa. Idźmy wszyscy na spotkanie Chrystusa. Z ochoczym sercem podążajmy, wielbiąc Jego tajemnicę. Niechaj nikogo nie zabraknie na tym spotkaniu. Niech każdy niesie zapaloną świecę. Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą chwałę tego, który przychodzi, przez którego wszystko jaśnieje od czasu, kiedy blask światła wiecznego rozproszył złe ciemności. Oznacza także i nade wszystko, że trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa. Jak bowiem Bogu Rodzica, dziewica niepokalana, niosła w swoich ramionach światło prawdziwe, idąc na spotkanie tych, którzy pozostawali w mroku śmierci, tak też i my, oświeceni Jego promieniami, i trzymając w ręku widoczny dla wszystkich płomień, pospieszajmy naprzeciw tego, który jest prawdziwym światłem. Światło przyszło na świat i oświeciło go pogrążonego w mrokach. Nawiedziło nas z wysoka wschodzące słońce i oświeciło tych, którzy przebywali w ciemnościach. To misterium dotyczy nas. Dlatego właśnie podążamy, trzymając zapalone pochodnie, dlatego biegniemy, niosąc światła. Okazujemy w ten sposób, że zajaśniało nam światło. Wskazujemy także na blask, który my sami od niego otrzymamy. Idźmy więc wszyscy razem, spieszmy na spotkanie Boga. Oto pojawiło się światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Oświećmy się nim, bracia, i świećmy nim wszyscy. Niechaj nikt z nas nie pozostaje z dala od tego światła. Niechaj nikt, kto je otrzymał, nie trwa dłużej w ciemnościach. Idźmy wszyscy jaśniejący, idźmy razem wszyscy oświeceni i przyjmijmy wraz ze starcem Symeonem jasne i wieczne światło. Wraz z nim wychwalajmy i dziękujmy Bogu. Ojcu światłości, który zesłał prawdziwe światło, rozproszył ciemności i nas wszystkich uczynił jaśniejącymi. Także i my zobaczyliśmy Boże Zbawienie, które Bóg przygotował wobec wszystkich narodów na chwałę nowego Izraela to jest nas właśnie. Zobaczyliśmy, i natychmiast zostaliśmy uwolnieni z dawnego mroku grzechu. Podobnie jak Symeon. Po zobaczeniu Chrystusa został wyzwolony z więzów doczesnego życia. My także, przyjąwszy w wierze Chrystusa przychodzącego do nas z Betlejem, z Pogan, staliśmy się ludem Bożym, albowiem to Chrystus jest zbawieniem danym nam od Boga Ojca. Naszymi oczyma ujrzeliśmy Boga, który stał się człowiekiem. Teraz, skoro zobaczyliśmy Boga obecnego wśród nas, i przyjęliśmy go w duchu na ramiona, staliśmy się nowym Izraelem. Czcimy więc obecność Pana coroczną uroczystością, abyśmy nigdy o niej nie zapomnieli.